trawa, to przywozili nasiona, siali tam po tego rury tam tekturowe, hodowali w domach. Kokainy wtedy nie było i może bardzo dobrze. I prompter zgasł. No i co wtedy? Przyjemnością. Witam dzisiaj legendę od wielu, wielu lat, 50 lat na scenie, Krzysztof Cugowski. Dzień dobry, kłaniam się. No tak, tak mi powiedzieli moi menadżerowie, że 50 lat, rzeczywiście na jesieni, późną jesienią będzie to, no ale... Szybko upłynęło? No wiadomo. No tak, jak było co robić przez te lata chyba, prawda? No, czas galopuje, także tutaj rzeczywiście szybko, myślę, że zdecydowanie za szybko. No, tak jest i tyle. Jak leci w radiu jakiś młody artysta polski i to podoba się panu? Czy jest taki? Że pana są, oprócz są oczywiście różnie. Synów. Są różni ludzie, różnie śpiewający, bardzo różnie. U nas jest taki, u nas przede wszystkim jest deficyt męskich głosów w muzyce rockowej, czy jaką by tam byśmy to nie nazywali. Jeszcze pan śpiewający, to jak cię mogę, trochę jest. A facetów śpiewających naprawdę niewielu i to... Podsiadło? To... Lubi pan, jak leci w radiu? Nie wiem, nie znam chyba. To znaczy, trudno mi powiedzieć, bo pewnie piosenki gdzieś słyszałem, ale powiem panu, nie znam. Mhm. Nie przypuszczam, żeby to był ktoś, na którym chciałbym tego posłuchać. No, z takich młodych, których znam i których tam cenię, to jest... Fajny jest Kamil Bednarek, ale nie dlatego, że ma... jakiś głos wyjątkowy, bo to chyba nie o to chodzi w tym wszystkim. Ale ma takie naprawdę zacięcie rzadkie u nas tych młodych artystów. Ma zacięcie, lubi to, co robi, robi to z jakimś takim zapałem. To miło obejrzeć. Także to, pomimo tego, że ja nie znam się na muzyce reggae, ani nie powiem, żebym lubiał. Nie przeszkadza mi to, ale nie słucham tego, jeżeli mam wybór oczywiście. Ale to jest chłopak, który po prostu, no, widać w nim jakiś zapał w tym wszystkim. Chyba ja oglądam różne programy nieszczęsne, które w telewizji się przebiegają. Mówi pan o talent show różnych? Nie, no to powiem panu tak. Dla mnie sama formuła tego Voice of Poland, czy czegokolwiek innego, jest żadna, bo to, żeby... Bo oni wszyscy organizatorzy tych koncertów, tych teleturniej właśnie, to mówią o tym, że oni chcą młode talenty wyłowić. No to dobrze, to ja się zgadzam, byłoby fajnie, tylko że z samej kalki, to znaczy z tego, że ktoś będzie śpiewał identycznie jak pani X czy ten pani Y, to nic to nie powoduje, bo przychodzi moment, kiedy dostaje zerową piosenkę, musi ją zaśpiewać i okazuje się, że nic. No, jeszcze ta charyzma jest potrzebna, prawda? Nie, no trzeba, wie pan, to jest, dlatego mówię, wszystkie te programy polegają właśnie na tym, że ci młodzi ludzie kopiują jakiś, no, lepiej lub gorzej. Ja słuchałem, ja kiedyś miałem okazję, miałem taką młodą dziewczynę, którą mi przyniesiono płytę z tego, że ona tak rzeczywiście kopiowała Celine Dion wspaniale. No i myśmy z kolegą się zastanowili, no dobra, zrobimy jakąś piosenkę, tekst, wszystko i nagramy, zobaczymy, co z tego wyniknie. I proszę sobie wyobrazić, że ona weszła do studia, miała nową piosenkę, nowy tekst i tak. Barwa znikła, skala znikła, nic. Zostało nieszczęście. Mhm. Także to tak wygląda. Takie to jest złudna nadzieja, że się stanę gwiazdą, jak będę dobrze kopiował. To nieprawda. W związku z tym, jeżeli są te programy, które w ten sposób działają, to ja uważam, że powinien być jakiś etap, żeby dać tym młodym ludziom nową, zerową piosenkę. Niech oni wszyscy śpiewają to. I to się wtedy okaże, czy ktoś rzeczywiście ma coś do zrobienia w tej sprawie, bo to się natychmiast wyjaśni, czy też nie. No ale
to byłoby za trudne. Ja nawet rozmawiałem z jednym z prowadzących taki program i on, a wiesz, to by trzeba było robić. Po co? No tak. No więc w związku z tym ten powód, dla którego są prawda? Teleturnieje. Że się chce talenty, to jest nieprawda. To jest po prostu tylko po to, żeby telewizja miała, mieliła to wszystko i prawda, odbywało się, ludzie oglądali, reklamy idą. To wszystko jest prawda. No, to tylko po to. I dlatego, a mało tego, tym ludziom robi się krzywdę, bo im się. Obiecuje kariery. Tak, i ta ułuda tej kariery, która już jest, stoi otworem, jest po prostu śmieszna. No i to potem są no, ludzie lekko przetrąceni psychicznie przez to, że liczyli na nie wiadomo co. Proszę mi powiedzieć, kto z tego typu imprez zrobił nie karierę chwilową, że tego, tylko tak, że wszedł do branży muzycznej, jest od wielu lat. No na przykład Kamil Bednarek, myślę, trochę. Grzegorz Chyży. Kojarzy pan? Nie. No to tak na szybko mi takie dwa nazwiska. No dobrze, no to Kamil Bednarek okej. Ja się zgadzam, ja tego drugiego pana to nie znam. Znaczy, pewnie słyszałem, ale tak jak mówię. No tak, w porównaniu z tego, ile ludzi tam się przemieliło, no właśnie, ile to wygrało, ile to było edycji. Się, że tych ludzi to jest jakiś tam niewielki procent. Mm-hmm. No i taka to jest rzeczywistość. No, tak jest. Ale wie pan, lepiej, żeby takie programy robili niż inne. Łapie się pan czasem na takim momencie, że chwyta za telefon i chce dzwonić do Romualda? Nie. I wracamy? Myśmy już zamknęli tą sprawę. Forever? Nie nigdy, ma szans? Znaczy z mojej strony na pewno nigdy. To raz na zawsze myśmy zresztą bardzo ładnie się pożegnali z publicznością. Zagraliśmy 100 koncertów w 2014 roku. Wiem właśnie. A proszę mi powiedzieć, ale a właśnie skąd ta decyzja, że u szczytu sławy, jak mogliście jeszcze. Ale nie u szczytu, myślę. Znaczy, może nie u szczytu, ale no w bardzo dobrej formie. Bo nie, no to widziałem i Woodstock przecież, i te ale wszystkie koncerty. To właśnie tak ma być. No to chciałby pan, żeby nas pamiętali jako takich dziadków leśnych, którzy tam ledwo zipią. Jest parę zespołów, które jeszcze grają na scenie w jakimś tam w miarę oryginalnych składach. I to jest, ja niestety dwa takie zespoły, to starsi koledzy ode mnie, ja takie widziałem, to ja bym nie chciał tak, żeby tak to wyglądało. A zdradzi pan, jakie to zespoły? Nie, nie, no pewnie, że nie. Szkoda, myślałem, że pociągnę nie, także, za mnie. Także wie pan, to jest cała sprawa. Myśmy zakończyli tak, jak powinien to zrobić poważny zespół. I tyle. Rozumiem. Aczkolwiek żałuję. Grał pan i w Carnegie Hall, i grał pan na Broadwayu, i grał pan na wielkim lotnisku pod Krakowem, gdzie był milion widzów. Tak, czy zawsze takie same emocje towarzyszą, jak się wychodzi na scenę? Nie ma znaczenia. Ilość ludności nie ma żadnego znaczenia. Znaczy, ja mam to tam pod Krakowem, to było tyle, że scena miała 6 metrów wysokości. Milion ludzi podobno tam był. Podobno, no w każdym razie było ich dosyć dużo. Widział pan w ogóle horyzont? Nie. Czy nie? To już nie, no. To nie są żarty. Wie pan, ta scena, żeby się wgramolić na tą scenę, trzeba było się dobrze namachać, bo 6 metrów scena miała wysokości, bo żeby ci ludzie to zobaczyli i tak dalej. Także to, no nie, wrażenie ogromne, ale w momencie, kiedy się zaczyna grać, to człowiek właściwie przestaje się tym zajmować, czy tam jest 15 osób, czy tam jest. To bez znaczenia. Trzeba najlepiej wykonać to, co się ma wykonać i oczywiście danego dnia i w danej sytuacji, ale tym się człowiek zajmuje. Ja się nigdy nic więcej nie zajmowałem, po prostu chciałem to wykonać tak, jak umie najlepiej. A jak pan Woodstock wspomina? 2014. No dużo ludzi. I bardzo. Taka też trochę inna publiczność, prawda, niż tak. Normalnie na koncertach waszych. No nie, no to normalnie, ale to tak podobnie było zresztą wtedy tam w Krakowie. To też było jednak więcej młodych ludzi. Na Woodstocku tak samo. Myśmy mieli takie, zastanawialiśmy, co zagrać, jak to ma być. No, ja byłem zdania, że powinniśmy zagrać to, co ma wartość, a nie restauracyjne piosenki, bo to tych ludzi nie zainteresuje. No i chyba miałem rację. Myśmy zagrali tam bardzo, bardzo taki dosyć skomplikowany program. I poza Jolką, no, która to jest jakby zupełnie inna sprawa, to graliśmy trudne rzeczy i okazało się, że ci ludzie to
No to potem Owsiak też mówi, że on, bo on też, bo on myślał, że będziemy takie tango grać w bal, tego ja mówię, chyba zwariowaliście, przecież to są młodzi ludzie i ich takie rzeczy w ogóle nie interesują. No przyjechaliśmy tu zagrać, nie po to, żeby nas pomidorami obrzucili. Także, no udało się, rzeczywiście bardzo było dobrze. A jak pan wspomniał teraz i o balu, i o takim tangu, to były przecież, były doniesienia, że trochę się sprzedaliście, że poszliście w komerchę. Były takie głosy. Nie bolało to pana? Ani nie denerwowała? Wszyscy grają za pieniądze, w związku z tym wykonują komercyjne ruchy. No. Mówię pan, to świadomy ja ruch. Ja nie ukrywam, ja nie jestem fanem tych piosenek. To nigdy tego nie ukrywałem. Ale powiem panu jeszcze inaczej. Po płycie Nic nie boli, tak jak Życie, na której było takie tango. No, największy sukces was. Mogłem sobie kupić, postawić dom i tak dalej, i tak dalej. Czego nie mogłem zrobić wcześniej. Także jeżeli ktoś uważa, że to źle, a miałem wtedy prawie 50 lat. Także nie, uważam, że to myśmy ewoluowali przez cały czas, różne były sytuacje. Doprowadziliśmy do tego, że staliśmy się bardzo znanym zespołem, nie tylko wśród młodzieży, ale w ogóle wśród społeczeństwa, tym balem i tym tangiem. I to chwała Bogu, ale dla mnie to było wystarczające. I dalej postanowiliśmy inaczej trochę do tego podejść. I w momencie, kiedy uważam do dziś, my nie mieliśmy już nic do powiedzenia jako zespół, twórczo, no to co my mamy dalej grać? No? Zakończmy to we właściwym czasie z tak zwanym przytupem i tak się też stało. Ja nie żałuję ani chwili, bo wiem, że tak to skończyliśmy jak wielki zespół u szczytu formy, no może nie u szczytu, ale w każdym razie w dobrej kondycji. A tak jak panu mówię, no mogliśmy jeszcze grać wiele lat, póki nie prawda, zdrowie pozwoli. Ale to będzie zawsze coraz słabiej, bo będziemy coraz starsi. To jest normalna rzecz. No tak jak mówię, ja widziałem kilku wykonawców już takich w podeszłym wieku i to nie jest przyjemne. Którzy kiedyś byli sprawni, wszystko się odbywało. Wydaje mi się, że tak jak się odbyło, odbyło się doskonale. A był pan świadomy tego, że wasze piosenki powodują wyż demograficzny? Wasze piosenki o miłości? Nie. Ja przeczytałem takie to wie pan, artykuły. To są wszystko takie chmury medialne i to ja sobie w ogóle niczego nie wyobrażam, a tym bardziej tego typu rzeczy, bo ja myślę, że wyż demograficzny to się nie bierze ze słuchania piosenek, tylko zupełnie z innych czynności. Także myślę, że nie. Ale dobre, romantyczne piosenki mogą go... Proszę pana, jeżeli tak, to bardzo się cieszę, bo mamy niż demograficzny, także jeżeli tak było, to i troszkęśmy się przyczynili do tego, żeby tych obywateli było więcej, to jestem szczęśliwy. No ja pamiętam piosenkę Jeden raz, słuchałem jako dziecko jeszcze, ja jestem 92 rocznik, to był 97, czyli 5 lat miałem wtedy, tekst sobie śpiewałem, a dopiero teraz, będąc po studiach, zrozumiałem, o czym jest ta piosenka. No to tak to ma być. Trudno byłoby, gdyby pan, mając lat 5, zrozumiał wszystko, bo to by źle świadczyło o tym, kto napisał tekst. No tak, też racja. A czy to prawda, że na początku stacje radiowe nie chciały grać takiego tanga? Że był taki trochę opór? Nie. To była troszkę inna sytuacja. Myśmy w momencie, kiedy miała wyjść płyta, myśmy wyjechali do Australii, nie było nas 2 miesiące to a propos takiego tanga, to tak, ale to jeden człowiek w radiu Z embargo założył. To nieważne. Ale publiczność jakby go... Nie, no to publiczność wniosła. To weryfikuje wszystko. No był taki moment, że jedna stacja nie grała piosenki, którą grali wszyscy. No to... Walka z wiatrakami trochę. Ale wie pan, to... Jego już nie ma, nikt nie pamięta o nim, a my jesteśmy jeszcze. Także okazało się, że to chyba nie on miał rację. Chciałem zapytać jeszcze o słynną wpadkę. Hit internetu, jak pan tam pomylił tekst. Tak, tak. Z czego to wynikało? Zapomniał pan rzeczywiście tego tekstu? Tak, wie pan, to jest tak, że nawet jak się coś wykonuje wiele razy, to przychodzi taki moment, że jest no,
cisza w eterze. I wtedy by ten sufler się przydał z budki. Nie, ale wie pan, nie myślałem, ponieważ myśmy wtedy nagrywali też DVD, bo to było, to jeszcze na dobitkę było na festiwalu w Opolu. Myśmy mieli gości, tam było, no tak było, to, tak powiem, na grubo. I ja zapomniałem fragmentu takiego tanga, pomimo tego, że graliśmy to dziesiątki razy i tego. No na szczęście, w związku z tym, że to było rejestrowane, to na końcu zagraliśmy jeszcze raz to tango bez żadnego problemu i potem na płycie jest to przemontowane, jest w porządku, ale byli tacy, co nagrali, no kiedyś Szymon Majewski też. Tak, widziałem z Maćkiem Szturem. Super. Bardzo, po prostu dawno się tak nie ubawiłem, no bo to jeszcze Szymon napisał tekst. Tak, pupci napci, pupci czyści, pamiętam. No tak, takie, to są rzeczy, które się zdarzają i ja sam bardzo się ubawiłem tą sytuacją. No. Ale w momencie, kiedy to się działo, to nie było do śmiechu. No, no tak, a słyszałem, że też pan, jak ma pan na prompterze tekst, to karteczkę też ze sobą zawsze, ze ściągą. Jasne, wie pan, bo kiedyś brałem udział w takiej imprezie, gdzie no, wie pan, ja biorę udział w tak różnych imprezach, że nie jestem, nawet gdybym był o połowę młodszy, to chyba bym nie był w stanie opanować tych tekstów, w których śpiewam różne rzeczy, łącznie z muzyką klasyczną, także i muszę mieć, miałem na takim koncercie, gdzie absolutnie nie znałem tekstu, bo niekiedy jest tak, że się człowiek plus minus zna tekst, to można jakoś się ratować, a tu ja nie znałem tekstu w ogóle i prompter zgasł. No i co wtedy? Wtedy jest kiepsko. No tak. W związku z tym od tamtej pory mam zawsze zostaje lila i coś takiego. Zawsze karteczkę mam i w razie czego karteczka i jest. Więc można się jakoś bronić. Także to prawda, że promptery są teraz taką podstawowym elementem na koncertach, ale ja mam zawsze tej piosenki, której nie znam, to mam na kartce, nie wierzę. No tak. Technice. No, tak jak pan mówił, myślę, że młode pokolenie już tego nie robi, ale nie przeżarny tak, zawsze ubezpieczony. No więc właśnie, jak człowiek raz się poparzy, to już wie. Tak. Pan po to jest właśnie, doświadczenia się nabiera. Mam tutaj cytat, który znalazłem. Granie na rockowej scenie to nie tylko pasmo sukcesów, to też balansowanie na linie, z której w każdej chwili można spaść, to olbrzymie stresy, duże obciążenia fizyczne i psychiczne. Zespół przeżywa wiele momentów, które nie błyszczą tak pięknie jak na zdjęciach, w teledyskach. Za tym wszystkim kryją się szare dni ciężkiej pracy ze świadomością, że to, co robimy w każdej chwili może się skończyć. Czy pan czuł taką presję generalnie, że napisaliście jeden przebój, no to teraz następna piosenka? Nie, to wie pan, to... Oczywiście przeboje się zdarzają i jasne, że byłoby idealnie, gdyby one były, każda piosenka, którą się nagrywa, była przebojem. Tak się nigdy nie stanie. Tych przebojów to są tylko niektóre. Ja mówię o przebojach w takim sensie, że szeroka publiczność to akceptuje, bo to wcale nie znaczy, że to są wybitne dzieła. Wcale nie znaczy. Nagraliśmy, tak jak mówię, 20 kilka płyt i było na tych płytach wiele świetnych piosenek, które nigdy nie były przebojami. Nie wiadomo dlaczego. Tak się to, także, tak jak mówię, że tam słuchacze to bardzo, bardzo dziwnie to wszystko odbierają, ale to tak ma być, bo wie pan, to my jesteśmy dla słuchaczy, nie odwrotnie. W związku z tym oni decydują, co im się podoba. I mnie się może podobać to, a tamto nie, a oni wybierają odwrotnie. Ja nie mam nic do powiedzenia, bo oni decydują. Także i tak najczęściej tak bywa. Także no tak ma być chyba. A co czuje wykonawca, jak po koncercie, gdzie ogląda go milion osób na przykład, wraca do hotelu, pustego pokoju? Nic. No, nie ma wahań nastrojów? Nie, wie pan, oczywiście, to wszystko zależy, jak ktoś jest skonstruowany psychicznie. Ja nie miałem nigdy żadnych tego typu problemów. No, chwała Bogu, nigdy nie miałem kłopotów z psychiką. Ja jestem dosyć twardym facetem. Ale wie pan, ja zawsze się kładłem spać i tyle.
W tej chwili od wielu lat zawsze wracam do domu, nigdy nie nocuję. Nawet kiedyś pojechaliśmy trasę Świnoujście-Lublin, to jest 850 Całą Polskę stronę. Trzeba przejechać. A to razem 1700 km z krótką przerwą na koncert. Przejechałem do domu, byłem o 4 nad ranem i tyle. Także wiem, to ja zresztą mam awersję do hoteli, nie lubię, bo tyle, byłem w tylu hotelach, że mógłbym parę osób obdzielić tym. Hmm. I to nie jest najpiękniejsza rzecz na świecie, także mam to, ja uważam, że każdy zawód, każde zajęcie trzeba do niego podchodzić w sposób naturalny. Nie oszukujmy się, zawód piosenkarza, czy tekściarza, czy muzyka, czy tego, to nie jest nic nadzwyczajnego, że to trzeba być niewiadomo. Tak jak mówiłem, to jest takie samo zajęcie jak każde inne, tylko ono na czymś innym polega i tyle. No. To trochę uprzedził Pan moje następne pytanie, bo chciałem się zapytać, czy imprezowaliście po koncertach, bo przecież są legendy, jak to Rockmeni. Nie, no jasne. Palą hotele, wyrzucają krzesła przez okna. No to myśmy akurat tak nie robili, ale wódkę piliśmy bardzo zawodowo, byliśmy w czołówce swego czasu. Nie robiliśmy żadnych demolek, bo to nie ma sensu. No potem i tak nic nie pomoże, trzeba będzie za to zapłacić. Dlatego to wszystko mała sprawa. Także alkohol, owszem, kobiety tak, ale jeszcze jedna rzecz dosyć taką, że ominęły nas bardzo, bardzo, no tak się złożyło, mieliśmy szczęście, ominęły nas narkotyki w jakimkolwiek wydaniu. Mam trawę to, no, owszem, ja dopóki paliłem papierosy, to przepalałem trawę, ale nie palę papierosów już 33 lata i trawy też nie, przez te lata nie paliłem, także. Ale to nie kusiła Was, na przykład kokaina? Nie, wie Pan, no, w czasach, kiedy myśmy byli w stanie, kiedy należałoby tą kokainę zażywać, no to myśmy tylko słyszeli z filmów, że coś takiego jest. No przecież tutaj nic nie było. To Polska była odcięta od świata. No Boże, to chwała Bogu, że mnie w ogóle nawet nie wiecie o tym wszystkim. No, jaka kokaina? Skąd? Trawa to przywozili, nasiona siali tam po tego rury tam tekturowe hodowali w domach, w doniczkach albo gdzieś. No to jeszcze, ale kokaina skąd ją brać? Nie, no to myśmy byli poza tak zwanym głównym nurtem czegokolwiek. No, nie, to zaczynamy wracać do PRL-u. Ja nie lubię rozmawiać o PRL-u i nie chcę, bo uważam, że to jest temat niewarty omawiania. Mhm. Ja też nie lubię o nim rozmawiać, bo nie wiem, o czym rozmawiamy. Kokainy wtedy nie było i może bardzo dobrze. Dlaczego pozostał Pan wierny Lublinowi do końca, cały czas? Przecież tu wszystko się dzieje w Warszawie generalnie, bliżej jest wszędzie. Nie, to tylko się wydaje tak ludziom z Warszawy, że tu się wszystko dzieje. Tu się nic nie dzieje, tu tylko jest najwięcej ludzi i wszyscy przyjeżdżają tutaj. A tak naprawdę, proszę mi pokazać zespół z Warszawy. Taki, który zrobił wiele lat i zrobił karierę. Proszę. Kurczę, nie wiem skąd są do końca zespoły. Lady Punk nie jest z Warszawy? Skąd? Nie. Demono? Warszawa? No może. Może Demono, tak. Kaja też nie z Warszawy? No na pewno nie. Mm. No to nie strzelam, ludzie, więc którzy mieszkają w Warszawie, ale w większości Nie pochodzą z Warszawy. Żaden zespół nie wystartował z Warszawy. Kiedyś był zespół Test, w którym grało kilku bardzo dobrych muzyków, ale to było bardzo dawno temu. Mm-hmm. To wszystko, wszyscy przyjeżdżają tutaj po to, że tak jak słusznie Pan mówi, że tu jest centrum, jest najbliżej do wszystkiego jest najbliżej i najłatwiej. Natomiast ja mieszkałem 160 km od Warszawy i mnie, tak powiem, mieszkanie w Warszawie do niczego nie było nigdy potrzebne, tym bardziej teraz. Teraz trasa 50 lat na scenie, prawda, przed Panem? No wie Pan, ja gram za dużo i w ubiegłym roku zagrałem też za dużo koncertów. No tak, niestety, tak to jest. Ale wiem, teraz tak, od maja ubiegłego roku już nie gramy z synami, bo graliśmy przez 3,5 roku razem, nagraliśmy płytę,
nam się podobała. To jest najważniejsze. Raz gram z zespołem, się nazywa Zespół Mistrzów. Grają tam najlepsi muzycy i jazzowi, i rockowi. I Jacek Królik na gitarze, to jak ktoś się orientuje, kto to jest, to wie. Robert Kubiszyn na basie i na kontrabasie, uważany za najwybitniejszego kontrabasistę w Polsce. Czarek Konrad na bębnach i Tomek Kałwak na instrumentach. No to są z najwyższej klasy muzycy, grający fantastycznie i jeździmy, gramy taki dwa rodzaje koncertów. Gramy elektrycznie i gramy akustycznie, też zupełnie inaczej to podane. To życzę powodzenia w takim razie w tej trasie. Dzięki, dobra mam, żeby zdrowie tylko było, to reszta jest mało istotna. Żałuję niestety, że nie dane mi było pójść na budkę na żywo. Niestety, ale... stracił. Ale widziałem dużo nagrań koncertowych. Dzięki serdeczne w takim razie. Ja dziękuję.